Dzień dobry. Będę ukrywał, że jestem bardzo zadowolony z naszej postawy. Dzisiaj graliśmy przez naprawdę 40 minut bardzo intensywnie i bardzo zespołowo. Myślę, że nasza duża skuteczność gry właśnie z tego wynikała. Nawet przez chwilę nie poddaliśmy się, nie załamaliśmy rąk, kiedy to nam troszeczkę nie szło. Myślę, że tak właśnie powinniśmy grać. Panie Mikołaj, proszę. Dzień dobry. Chciałbym pogratulować drużynie z Kutna. Postawili nam ciężkie warunki. Bardzo fajnie, że udało nam się wygrać ten mecz. Mieliśmy taki chwilę w czwartej kwarcie, gdzie odjechaliśmy Rybarowi. Kutno niestety troszeczkę nam osłabło. Niestety osłabło i udało się wygrać. Zagraliśmy prawdziwy zespół. Każdy za każdym stał murem. Dzieliliśmy się piłką, walczyliśmy jak mówiliśmy i dziękuję bardzo. Macie kolejne pytanie? Kluczowe były chyba te trzy trójki na początku czwartej kwarty, które po prostu podcięły Kutnianą skrzydła i chyba nie pociągnęliśmy tego dalej, prawda? Tak, taki moment. To był taki na pewno mecz walki, bo zarówno drużyna z Kutna, jak i my staramy się w każdym meczu bardzo mocno walczyć. I czasami ta szala zwycięstwa przekrywa się po takiej małej serii. Ostatnio mieliśmy podobną sytuację ze Słupskiem, mecz był wyrównany, nic nie zapowiadało tego, że przegramy, powiedzmy, wysoko. I też taka seria trójek pociera trochę nam skrzydła i się była podobna sytuacja z tym, że nie trafialiśmy. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że wynika to z przekonania o tym, że chcemy wygrywać, nie chcemy sobie pograć. I z tego, że graliśmy się naprawdę zespołowo, mamy 23 asysty, uważam, to za bardzo dobrze. Myślę, że to przeważyło. No i ta walka. Tutaj z waszym kolegą w czasie meczu rozmawialiśmy dzisiaj o strzelaniu Piotrka Szczotki. Czy pamiętacie, kiedy w meczu trafił 4 trójki? To znaczy, on w meczu z Siarką trafił 4, ale zapisano mi 3, ponieważ strona na linii tam centymetr. Ja powiem szczerze, Piotrek ma bardzo dużo. To nie jest przypadek. Na treningach mamy konkurs rzutowy i w ogóle prowadzimy tę klasyfikację z tego sezonu, jest bardzo wysoko. Tak więc w ogóle koszykówka teraz się tak zmieniła, że każdy powinien potrafić rzucić. Mikołaj też ma bardzo dobry rzut. Troszeczkę mniej z niego korzystamy, bo był po kontuzji i bardzo dobrze funkcjonuje pod koszem, tak więc może tych rzutów za dużo nie ma, ale im dalej w sezon, tym jakoś tam inaczej to będzie wyglądało. Jakby specjalnie nie jestem zaskoczony, bo Piotrka znam 15 lat i on zawsze też umiał. Nie zawsze był taką osobą w zespole, bo po prostu takich rzeczy. Był głównie bardzo dobrym obrońcą i takie miał zadania, z których się wywiązywał. Teraz mamy trochę inny skład i musi wziąć na siebie odpowiedzialność, ale ja zachęcam każdego zawodnika, jak jest otwarty, to rzucać. Po to robimy wszystkie zagrywki i tak dalej, żeby wykrywać rzut, czy z podkosza, czy też tak to wygląda. Dobry wieczór. Gratuluję oczywiście drużynie Seko, która zagrała kolejny bardzo dobry mecz. Walczyliśmy przez, myślę, 3 kwarty z małym kawałkiem, kiedy to 4 rzędowe akcje zakończone trafieniami z dystansu i naszymi niepowodzeniami spowodowały powiększenie zdecydowane przewagi drużyny Seko i gdzieś zwieszone głowy w naszej drużynie. Trochę za wcześnie, myślę, bo było jeszcze sporo grania. Myślę, że 2 z tych 4 rzutów też nie były już dla mnie łatwymi, ale drużyna Seko nabrała pewności siebie, zresztą cały czas gra z ogromną pewnością siebie od początku ligi. Gra bardzo dobrze. I dlatego to zwycięstwo, bo dzięki tej pewności trafiają naprawdę rzuty nie tylko otwarte, ale czasami rzuty trudne. Piotrek Szczotka 4-6, brawo. W mojej drużynie cały czas mamy problem z nadmierną ilością strat, ale
Ja myślałem, że też w dużej mierze zależy to od tej presji, która ciążyła na nas przez tyle przegranych spotkań. Teraz te straty, które na gorąco pamiętam, bardzo proste w Kozłowaniu, no, będę musiał obejrzeć oczywiście i przeanalizować to spotkanie, ale to też może wynikać z nadmiernego rozluźnienia, braku koncentracji, bo to są proste. To są bardzo proste. Znowu wchodzimy na temat ilości rzutów z dystansu, aczkolwiek tak jak mówiłem, my się możemy tego spodziewać i tak obrony są nastawione przeciwko naszej drużynie, że jest wiele zacieśniania, chociaż Jacek preferuje generalnie taki typ obrony, aczkolwiek kilka decyzji było niepotrzebnych i forsowanych, stąd zresztą nasza skuteczność z dystansu słaba. Za dwa przyzwoite, dzięki temu skończyliśmy na przyzwoitej cały mecz. Pozostanie podziękować kibicom, którzy dopingowali do końca. My cały czas pracujemy, cały czas nie jest to dla nas łatwy czas. Jak powiedziałem, w Koszalinie jedno zwycięstwo nie czyni nas jeszcze dużo lepszą drużyną. Idziemy gdzieś po kroku, zagraliśmy dzisiaj z drużyną, która myślę była w naszym zasięgu, ale te dwie minuty spowodowały, że przerwa wrosła na tyle, że było już można powiedzieć. Pomóż. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Just had a, we had a bad minute, 2 minutes. They created some separation and as you can see that was the difference in the game. Czyli mieliśmy 2 minuty tak naprawdę złej gry i to spowodowało taką separację w całym kontekście całego meczu. But you know we can't put our heads down. You know, we gotta get back to work and try to get the next victory. Nie możemy w tym momencie postawić naszych głów do dołu. Musimy w tym momencie myśleć o kolejnych meczach, o kolejnych zwycięstwach. It's a process. We just gotta learn from it. You know, you gotta play 40 minutes. So. To jest proces. Musimy nauczyć się, że gra cały mecz trwa 40 minut. I think we'll get better from this. Myślę, że będziemy lepsi w następnym meczu. A co? Mają prawie komentarze? Chciałem zapytać, dzisiaj troszkę brakowało punktów Bartosza, Sebastiana Kowalczyka, czy chociażby Grzegorza Gorkowskiego. Czy tu nie jest jakiś problem, że nie możemy tej drużyny jakoś tak w jednym meczu jeden zawodnik zagrał lepiej, w drugim ktoś inny i to nie można tak jakoś poskładać? Chciałbym się, żeby w każdym meczu Sebastian grał tak jak tydzień temu, prawda? Chciałbym się, dokładał punkty Grzegorz, żeby znowu zwróciła skuteczność Mateusza, chociaż Mateusz oddał 4 rzuty z dystansu. Z tego co pamiętam, to 3 z tych rzutów były zupełnie otwarte. Nie trafił. Okej, gdzieś wiadomo, że po pierwszym jest cenny, po tym drugim jest już trochę trudniej w głowie, aczkolwiek otwarte trzeba też podejmować te rzuty. Potem nie podjął rzutu, potem zaatakował, brakuje już tej pewności siebie. Z Sebastianem na pewno nie miał tylu otwartych pozycji z Koszalinem. Drużyna Seko grała bardziej agresywnie, zdecydowanie mocniej w obronie i nie było na pewno tak łatwo zajmować pozycję jak tydzień temu. No ale okej, dzisiaj tej skuteczności nie było, dzisiaj nie zabrakło. To nie jest tak, że nagle zmieniliśmy granie w stosunku do tego, co było tydzień temu. Trochę inna obrona, trochę inne też inne wykorzystanie naszych możliwości w stosunku do tego, co ma Seko. My też analizujemy, jak oni grają defensywnie, kto kogo kryje. Też to zacieśnianie, no nie znaleźliśmy takiego rytmu, jakie znaleźliśmy dzień temu. Chociaż były sytuacje, które kreowaliśmy naprawdę bardzo dobrze, aczkolwiek dzisiaj od samego początku DJ był bardzo i skuteczny, i aktywny. I z tego powodu wiele gdzieś tych naszych akcji koncentrowało się właśnie na tych grach dwójkowych z wykorzystaniem DJ-a. Chciałem zapytać o 2 kolejne mecze, które mogą być kluczowe w naszej sytuacji. Terminarz chyba trochę nie fajny, bo 22 grosną, 26 Lublin. Trzeba będzie jakoś pozbierać się i powalczyć. Zbieramy się od 3 miesięcy. Także generalnie nie jest to dla nas teraz jakaś nowa sytuacja. Zagraliśmy przyzwoite, skuteczne spotkanie z Koszalinem.
Wygraliśmy, przegraliśmy teraz za Seko, tak naprawdę to co mówiłem bliżej, co mówiłem ja wcześniej, 2 minuty dając się rozstrzelać, gdzie wcześniej gra była przecież równa w trzeciej kwarcie, zresztą potrafiliśmy też dobrą grą zdobyć przewagę. Dobra, to jest już za nami. Okej, przygotowujemy się, pracujemy mocno, przygotowujemy się do 2 ważnych spotkań, pracując tak, z myślą o wygranych w tych spotkaniach. Wszystko. Dziękuję bardzo.